To jest Daytona, tak, to jest Dodge Charger Daytona. Nadkole tylne lewe, nie wiem czy tu karoseria jest też do wymiany, zaraz zobaczymy. Czy działają donaty? Tak, działają donaty. Nie wiem czy komuś tam nie działało. O, już mamy wszystko, zobaczcie. To nie jest zadanie fabularne, więc nie powinno być trudne. No ale zbadaliśmy sobie, Tomek zbadał, bo tu on nam wykazał wszystko, nie? Podnośnik A i zróbmy tego gościa. Dobrze, czyli co, tutaj głównie zawieszenie, no niepewnie się prowadzi to zawieszenie po prostu, nie? Czy mam spawarkę? To jest agregat jakiś tam. Chyba nie mam jeszcze takich fantastycznych rzeczy. Narzędziami. Zobaczcie jakie biuro mam ekstra. Nie, żuraw silnikowy. Przenieść sprzęt. Możemy, o shit, możemy, spróbujmy. O, gdzie ja to przyniosłem? O, tutaj. O, co to się stało? Wyciągamy silnik? Wyjmij. Aha, o, fajnie. Ja nie wiedziałem właśnie jak się tego żurawia używa. Będę wiedział na później. Wyciągniemy silnik. Ale to jak będę reperował złomka. Dobrze, zobaczmy. Przekładnia kierownicza chyba, nie? Wymiany. Wow, tutaj końcówka wbita w koło jest. W ogóle jakie wielkie koło. Demontujemy po kolei. Czy mam lakiernię? Nie mam jeszcze lakierni, chyba. Chyba nie mam. Tu mam skład części. A właśnie. A propos części, posprzedawajmy coś tutaj. Bo jest tego za dużo. To zostawimy. Nie, to też sprzedajemy. O, coś dobrego sprzedałem. Shit. To też. To też. Patrzcie, jak hajsy lecą. To też. Zaślepki sobie zostawimy. O, coś dobrego poszło, trudno. Nie. Tak, dawaj to też. Trochę hajsu idzie z tego dziadostwa, nie? Z takiego... Z takich kapci. Sprzedaj śmieć, no właśnie to robię. No zobaczcie, o! Coś tam za dużo poszło, trudno. To sprzedamy. Okej. Ślepki. No i dobra, i chyba mamy tak w miarę posprzedawane. Osadzę. Aha, tutaj mamy całe koło. Okej. No i dobrze, działamy sobie, nie? Powoli. Wiesz co, zróbmy tak. Weźmy sobie myk. Sobie pozaznaczamy, żeby wszystko wiedzieć, nie? I tu jedna część nie znaleziono. Zobaczmy, czy możemy to jakoś zbadać. No ale chyba nie, bo tu nie ma gniazda OBD na pewno. Miernik kompresji też nam niewiele wskaże, no bo... No bo co? Tu nic z silnikiem chyba. No możemy go włączyć, ale... Okej. Okay. Pokaż Clio V6, zaraz, spokojnie, po kolei, wszystko po kolei. Więc tak, końcówka. To i teraz z drugiej strony musimy zajść. Ustaw, żeby ci pokazało dobry stan, nie będziesz dobrych części sprzedawał. Aha, no w sumie mogę tak zrobić, ale dobra. Już tam spoko. Tak też można posprzedawać. Już widzę parę części jest do wymiany. Drążek kierowniczy, przekładnia. Tu jest coś strasznie zepsute. Łącznik stabilizatora.
Dum, 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 dum. To wygląda. Dobrze, spróbujmy. Amortyzator. Nie pokazało mi stanu. To chyba dlatego, że trzeba go zdemontować, nie? Tu wszystko ok. Ale zdemontowałem, żeby sprawdzić. Zobaczmy z tej strony. Łącznik stabilizatora, stabilizator ok, ale amortyzator mi się coś nie podoba. Musimy go... A czekaj, coś tam z tyłu jeszcze nie gra. Tutaj mamy chyba ten piórkowy, tak? Piórowy amortyzator. Czy tam resor? Nie wiem, jak się nazywa. Musimy sobie popatrzeć, to jest dobre. Też mamy podstawę. I zaczniemy sobie robić od tyłu. Myślę, że będzie ok. W tym biurze można części przez kompa zamówić? Tak, są dwa komputery, do których masz dostęp. Można zamówić przez komputer jak najbardziej. Tylko, że masz tablet, tak? Tabletem można dużo szybciej to robić. Zaraz ci zademonstruję. Patrz, otwierasz tablet. Nauczyli mnie dzisiaj tego na streamie. Podstawa. Weźmy sobie 3 nawet. Nie, to jak to się nazywało? Obejma. Obejmy sobie, weźmy nawet 5. Ja wiem, że to za dużo jest, ale instalujemy. Wiecie co, tak się zastanawiam, co tu jeszcze będzie. Coś na pewno. Po cholerę dwa kompy, zaraz zobaczysz. Nie wiem po co tam są, ale są w warsztacie, zobacz. Jest tak, idziesz do biura. I tak, tu masz jeden komputer, nie wiem po co są, ale są. Możesz tutaj robić różne rzeczy i tutaj masz drugi. Jeszcze trzeciego brakuje, jak masa różnych zleceń, jakichś papierów. A tu jeszcze jest trzeci, ale taki już zużyty. Co ledwo na nim Linux pójdzie. Dobrze, to mamy. Aha, robiliśmy z tyłu. No, po kolei wszystko, bo się pogubimy. Tutaj mieliśmy. Tam chyba zainstalowane. Ach, sprawdzę. No, poinstalowane wszystko jest dobrze. Okej, okay, tryb montażu i jedziemy. Okej, okay, obejma. I teraz musimy znaleźć jedną część taką zagadkową, która gdzieś tam się ukryła, nie? Czy będę dzisiaj robił swojego złomka? Myślę, że się uda, ale no nie mogę wam obiecać, bo mam dużo zleceń takich. Więc tak, przekładnia kierownicza, to się okazało, że to jest popsute, czyli mamy wszystkie zbadane części, dobrze. Okej, okay, tablet. Przekładnia. Kupię jedną, a nie, przekładnie są drogie, nie będziemy kupować na zaś. Łącznik. Łącznik był tam jeden. Teraz, który to był, A czy B? Spróbujmy z A. Kupię 2-3 sztuki nawet, bo to nie jest drogie. Drążek. Kurde! Właśnie wystraszyłem znowu. Drążek. Kupimy tu trzy sztuki kupimy. Końcówki też kupimy, chociaż nie wiem, czy tutaj były potrzebne. Zbuguj se części, nie można już. Naprawili tego buga, całe szczęście. Bardzo dobrze. Nie. Tutaj instalujemy te części, które były. Szkoda mi tej mojej tulei bardzo dobrej. O, chyba muzyka się wyłączyła w grze. Teraz zobaczymy, co tam nie gra. Czemu tam nie gra? Amortyzator jest dobry, nic nie musimy robić. Aha, świetnie! Kupiłem amortyzator, łącznik... Ach, shit. Musimy kupić B. Kupimy sobie tam 4 sztuki, żeby było do pary. Ciekawe, jakie będą nowe zlecenia. Niby Pure Skill, a wszystko zaznacza. Ten stream nie nazywa się Pure Skill. Pure Skill będzie zaraz, o 22. No to nie tak zaraz. No ale będzie Battlegrounds. I tam będzie Pure Skill. Umówmy się, okej? Okay?
Właśnie, nie wiem czy do 22 zdążę z tymi wszystkimi zleceniami. Tomek nie ma czasu. Musimy tutaj zapierdzielać ostro. Dobrze, to mamy porobione. Opona vintage. Tylko, że tu całe koło, a nie opona. Czy w tej grze jest maluch? Bo w 15 był. Wiesz co? Możliwe, że będą później, bo... będą później nowe samochody, bo jak wiesz albo nie wiesz, do 15 było bardzo dużo DLC i właśnie prawdopodobnie maluch pojawił się w jakimś tam DLC, z tego co kojarzę. No prawie 2000 dolarów, całkiem spoko. Dobra, i co? Mówicie, żebym złomka robił, tak? No ale jeden samochód musimy jeszcze naprawić. Chyba się wezmę za tego Mustanga. Co my tu mamy? O kuźwa. Nie. Coś szybkiego, bo chcę ze złomkiem się pobawić. Tu mamy coś łatwego. Karoseria naprawa. Ja nie wiem, czy to będzie takie łatwe. Zobaczmy, co z Clio słychać. Okej. Części karoserii. O! Szyba się już naprawiła. Świetnie! Prawdę mówiąc, każdy samochód to jest niezły złom i przy każdym mamy trochę roboty, ale pisaliście o Clio. I teraz pytanie, czy w Clio... Ha! Super sprawa, zobaczcie. Twórcy Car Mechanic się popisali teraz czymś fantastycznym, dlatego że silnik mamy z tyłu, tak jak powinno właśnie być, bo to jest Clio V6. A czy mamy tutaj V-kę? Mamy V-kę i to jest szóstka. Świetnie, kurde. Normalnie brawa dla twórców Mechanika. Zrobili prawdziwe Clio V6, nie z silnikiem z przodu, tylko z silnikiem z tyłu. Naprawdę jestem zszokowany. Zrobili to. Silnik z tyłu, ekstra. Dobrze, co tutaj nie gra? Skrzynia biegów, tak? Mówimy, że to skrzynia biegów jest do wymiany. Więc od komory silnika będziemy musieli odkręcić rozrusznik na pewno, żeby ją wyjąć od dołu. Na podnośniku rozrusznik! O się, no dobra. Także mamy z tyłu, no centralnie, można powiedzieć, że centralnie. Także mamy prawdziwą rajdówkę, świetnie. Rajdówkę? Nie wiem, czy to rajdówka, czy co to jest, ale tak mieć V6 za sobą trochę jest trochę słabo. Bałbym się, że to zaraz gdzieś pierdzielnie. Ten samochód ostatnio strasznie się bugował. Oj, lepiej nie strasz. Musimy jeszcze z drugiej strony koło odkręcić. No ale naprawdę jestem zaskoczony, że tak fajnie to zrobili. Myślałem, że jednak silnik będzie z przodu mimo wszystko w tej grze, nie? A tutaj dali tak jak napisali w książkach, no. Jest wszystko dobrze. Czyli skrzynia biegów, sprzęgło. No jest to samochód wyścigowy, więc tu wszystko jest do wymiany. Całe sprzęgło trzeba wymienić. Łaś, wszystko. Koło zamachowe, łożysko. Kurde, wszystko, wszystko. Dobrze, tabletujemy. Teraz jaka to była skrzynia biegów? Muszę strzelić. Więc tak. Sprzęgło, tarcza, koło, zamachowe, dla terrorystów, skrzynia. Teraz, jaka to jest? Muszę strzelić dobrze. To będzie na pewno jakaś V6. Myślicie, że ta wygląda na tą. Strzelamy. Albo ta. Trzecia. V6B, tak? Okej, zobaczmy. Tak strzeliłem. No w każdej chwili mógłbym też się kupić teraz z tego, ale tak. Czy zapamiętałem dobrze, czy nie? Czy to rozwikłałem tą zagadkę, czy nie?
To jest też fajne, nie? Możemy sobie tak... Dobra, sprawdźmy. Tak, V6B. Czyli nie ta. V6B to jest... A to też jest V6B. Nie? Zeszliśmy z tropu. Przyda się tam ta skrzynia kiedyś. Zamontujemy ją do złomka. Dobra, tu mamy. Właśnie, na te pół ośki. Ile tu możemy mieć ten? Nie, nie, czekaj, czekaj. Aha, 42%. Dobra, to instalujemy. Ta ma 46%, więc jest fajnie. Chodźmy z tej strony. Czy wszystko zainstalowaliśmy? Sprawdźmy. Co jeszcze? Jeszcze mamy karoserię na pewno. Skrzynię naprawiliśmy. Tu Czyli tak, została nam karoseria, okej. Także to auto sobie robimy i lecimy na złomka. Jeszcze tak zerknę sobie na te zleconka, jakie teraz są, ale żadnego nie możemy teraz wziąć, bo muszę mieć wolną ścieżkę diagnostyczną, no i jakiś tam podnośnik, nie? Ścieżka diagnostyczna jest ważna. Okej, teraz elementy karoserii. Jak to się nazywa ten samochód? Gdzie tu jest nazwa? A, jest tu. Kalop, jakoś tak. Dobra, zobaczmy. Aha, tu musimy w inny sklep jakby wejść, bo tutaj mamy elementy silnika, a tutaj musimy wejść w karoserię sobie. Body shop. Czy spot, body spot, Boże. Okej, okay, mamy coś. No, mam nadzieję, że to ten. Kalop. Dobra, mamy. No i teraz mamy otworzony ten tablecik. Teraz sobie popatrzymy części. I nie możemy zaznaczać tutaj, zobaczcie, nie ma gwiazdek, tak? Tu są gwiazdki, ale jeśli chodzi o ten montaż karoserii, to nie. Dobra, opuścimy sobie samochodzik na dół. U kogo burza? No wszędzie jest burza, w całej Polsce prawie. U mnie coś tam grzmiało, ale wiesz co, uspokoiło się. Jest teraz okej. Dobrze, teraz zobaczmy sobie tu. Elementy karoserii. Czyli tak, drzwi prawe, lewe, pokrywa silnika. Błotnik, tylny zderzak. Dobrze, drzwi prawe, lewe. Dobrze. Drzwi. Pokrywa silnika. To jest to. Błotnik. Tylny chyba zderzak, nie? Nie jest to jakieś tam super drogie, więc jak się pomylę, git. Okej. Wow! Właśnie, czy my to będziemy... No nie lakierujemy już tego, bo ja tutaj nie mam lakierni w moim wyposażeniu. Okej. Lusterka musimy z powrotem zamontować też, nie? Właśnie, lusterka są tu wylistowane, żeby wymienić. Tak, są lusterka boczne. No, to musimy je zdemontować. Tak samo ta szyba. Coś tutaj podejrzana była. Musimy kupić lusterka. Okej, kupimy jedną sztukę tego. Piszecie mi tutaj o burzach. No w całej Polsce chyba są, co? U mnie też grzmiało. Wiem, że we Wrocławiu też była masakra. Szyba jest chyba ok, bo tam mieliśmy 42% minimalnie. Więc szyba jest dobra. Przynajmniej z tamtej strony, a tu. Teraz otworzymy sobie bagażnik. Tu zainstalujemy pokrywę silnika. Ciekawe, czy ta pokrywa wygłusza chociaż trochę ten silnik z tyłu. No bo zobaczcie, kabina pasa. No dla ludzi, tak? Nie jest tu jakoś bardzo oddzielona od tego silnika. Mamy silnik i taką pokrywę. To musi być jakoś wygłuszone, nie? Się zastanawiam, jak to jest w tym Clio V6. Muszę sobie obejrzeć jakiś filmik na temat tego samochodu. Okej, zobaczmy co jeszcze. Błotnik, tylny zderzak. A tylnego zderzaka nie kupowałem czasem? Kupowałem. Błotnik.
Błotnik. Przedni, a nas interesuje tylny. O ile to w ogóle jest tylny. Pokrywa bagażnika. Co? Tutaj chyba tylnego się nie wymienia. O, tu jest przedni, dobrze. Czyli przedni błotnik i... prawa szyba karoseli. A, to chyba chodzi o to. To jest lewa. To jest prawa. Musimy ją zdemontować. To i prawy błotnik. Kupię lewy. Ach, dobra. Kupiłem dwa. Wymienię mu już dwa. No i szyba jeszcze. Szyba. Prawa karoseli. Ok, to będzie to. Zamontowane. Teraz. Okej. Wow, moglibyśmy wszystko w macie zrobić takim fajnym. To jest chyba niepotrzebne do wymiany, ale założymy mu już nowy, bo kupiłem. Nie, też było tam 20%, okej. Zobaczmy. No i super, mamy wszystko porobione. Fajnie by wyglądał ten samochód całkiem tak zrobiony ładnie, nie? No taki zardzewiały oddamy trochę. Zmień wszystko. Nie, nie ma mowy. Szkoda mi hajsu, przestań. Ale patrzcie ile... patrzcie ile do... Ło! Ło! 13 tysięcy dochodu. No tak, ale wydałem. Premia za wykonanie zadań, premia za wykonanie zlecenia. 13 tysięcy... A! Rozrusznik musimy zainstalować, zapomniałem o nim. Musimy go zainstalować od podnośnika, a więc tej pokrywy silnikowej nie będziemy musieli demontować. Rozrusznik to był tutaj, nie? Ops. Dobra, siedzi. No i mamy chyba wszystko. Wow, ładnie. Dobra, chodźmy do skrzyni narzędziowej. Którejkolwiek. Którejkolwiek jest tu. Zobaczmy, czy coś możemy zrobić. Nie, jeszcze nie mogę nic zrobić. Szkoda, bo bym chciał ten młotek sobie. Ale chyba mogę tylko te podświetlone rzeczy, nie? Dziwne, ile potrzebuję do levela? No, niedużo w sumie. Dobrze, chodźmy teraz na parking. Bo na parkingu mam mojego złomka. I zobaczmy, co w nim trzeba zrobić. Ja podejrzewam, że wszystko. I uwaga, mój złomek stoi sobie tu. I wygląda sobie tak. Czy możemy go przenieść? Stan auta. Cena auta, 65 tysięcy dolców. Sporo. Dobra, powiedzcie mi teraz, jak go kuźwa przenieść do warsztatu? He? Nie mam pojęcia. Chyba, że jakoś tutaj... A, jest! Przenieść do garażu, jest! Jest! Wszystko jest. Wrócimy do garażu. Było tam. Przy... stan auta przenieść do garażu. Tak, już, już. No, teraz będzie... No dobra, nic, nieważne. Ale... znalazłem, jest okej. Przeholuj, nie da się holować niestety. Szkoda, nie? Dobrze, i teraz części, które mamy do tego złomka, nie kupimy ich chyba normalnie. Jak on się nazywa? Z 1500, tak? Piszemy 1500, zobaczymy, czy coś nam znajdzie. Jest coś. Dobrze, i czego nam tu brakuje? Właściwie to... ja bym tu wymienił wszystko. Prawy błotnik, albo w ogóle bez błotnika. Fajnie by wyglądał taki... taki hot rod. Nie? Reflektor mamy do wymiany. Jest tutaj trochę do roboty przy nim. Siedziska wyglądają ok, ale kierownica wygląda paskudnie. Czekajcie, damy radę ją zdemontować w ten sposób. Montażu. Tam wciół części brakuje, podejrzewam, w tym aucie. Skrzyni biegów nie ma. Ale sprzęgło jest ładne. Tu nam coś brakuje. Co to jest? Termostat. Ja pierdziu. Tu będzie trochę roboty przy nim.
No ale myślę, że satysfakcja z jazdy takim autem będzie duża później, nie? Karoserię możemy pomontować coś tam, ale reflektory na pewno, nie? Reflektor, dwie sztuki. Czy on miał drzwi? Wydawało mi się, że nie miał drzwi. Nie miał drzwi. Drzwi musimy kupić. Prawe, lewe. Błotnik. Przedni. Chyba... Nie, przednie ma w ogóle? Nie ma przednich błotników. Ja je chyba nawet zdemontowałem. Dajmy sobie... Przedni błotnik. Tylny błotnik. Jeden, drugi. Właściwie to może wszystko kupmy, bo lusterka kupmy też, bo musimy kupić szyby. Przednia, boczna. Właśnie co, kupmy wszystko chyba, będzie najszybciej. Nie, maski nie kupuję, bo jest. Tylne światło, nie wiem czy to tam jest, czy nie ma. Trochę to kosztuje, ale kurde, mam hajs, jest okej. Przednią szybę, nie wiem czy kupowałem. Jeden zderzak, przedni zderzak. Instalujemy. Aha, świetnie! Kupiłem dwa takie same reflektory. Myślałem, że to nie ma różnicy prawy czy lewy. Bo oba wyglądają bardzo podobnie. Ten chyba muszę kupić. Dobrze, to... No, kuźwa! Poważnie kupiłem... Przecież kupiłem... Co jest? Nie przenoś. Dobra, na tym podnośniku też możemy reperować. Trzy takie same reflektory, ja wiecie. Kupiłem lewy, no jest. Trzeci raz. No to trzeba być geniuszem. Ło! Ale wygląda fajnie. Ej, wszystko chyba wymienimy z tej karoserii, nie? Nie będzie trzeba lakierować. Dobrze. Drzwi. Luszterko. Szyba. Teraz idzie ładnie. Ja bym ten tylny zderzak też wypierdzielił i zainstalujemy nowiutki. Pyk. Tablicę rejestracyjną. To, zdemontowałem? Spoko. Co to było? O, możemy coś napisać? Nie, bo to jest po prostu tablica, dobrze. To pokupowaliśmy. Tutaj mamy jeszcze do instalowania, nie? To? Pojawiła się po prostu, okej. Okay. Nawet jej nie instalowałem. Drzwi. Szyba. Lusterko. I teraz tak, przednią szybę mamy, a tylna? Tylna też jest. W jakim stanie? Nie wiem. Wygląda okej, okay, więc niech zostanie. Patrzcie, tu mamy lampy jeszcze. Instalujemy lampy. Tylne. Demontujemy to ścierwo. Nie wiem w jakim to stanie jest, ale zainstalujemy sobie... 96%, świetnie. To czeskie rejestracje są. Ja tam nie wiem. Dobrze, zajrzyjmy tutaj. Teraz musimy jakieś części tu pokupować do fury. Więc chodźmy do sklepu z częściami i wpiszemy. Ojej, co my tu wpiszemy? Nie wiem, bo tu skrzynia biegów cholera wie jaka jest. A, będę wiedział jaka jest. Weźmy sobie go na podnośnik. I do góry śmierdziela karakana.